jest najlepsze radio w polskim internecie. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas 24 godziny na dobę. Przybliżyć naszą ideę, nasz pomysł zbudowania parku naukowo-technologicznego w Suwałkach. Dlaczego w Suwałkach? Wszyscy się dziwią, nie ma środowiska akademickiego, a tworzymy park naukowo-technologiczny, gdzie powiedzmy ta nauka i przedsiębiorczość powinna działać. Przedsiębiorczość traktujemy, można powiedzieć, tak na wpół rozrywkowo. Trochę wiedzy, trochę rozrywki na takim, powiedzmy, traktujmy to na luzie. Panie Januszu, bardzo proszę, ja wszystkich zachęcam do aktywnego uczestnictwa w dzisiejszych dniach. Proszę Państwa, pierwszy gość to człowiek zupełnie wyjątkowy. Dlaczego? Trochę zacznę inaczej. Kosmos zawsze wzbudzał wielkie emocje, rozbudzał wyobraźnię, nie tylko tych małych chłopców, którzy chcieli zostać astronautami, ale także tych całkiem dużych i poważnych publicystów, pisarzy, wreszcie naukowców. Drodzy Państwo, historia podboju kosmosu to druga połowa lat 50. ubiegłego stulecia. Od tego czasu zmieniło się właściwie wszystko. Nauka, wiedza, możliwości, technologia, ale nie zmieniło się jedno. Nie zmieniło się to pragnienie poznania prawdy, czy jesteśmy sami w kosmosie, czy istnieje życie poza naszą planetą. I od pewnego czasu nasz kraj ma zupełnie nieprawdopodobną możliwość, pierwszą w historii, oddziaływania aktywnego na te wydarzenia. Polska należy do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Z czym to się wiąże, co to oznacza, opowie nasz właśnie pierwszy gość. Pułkownik rezerwy, doktor inżynier Maciej Mroczkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Astronautycznego z Wojskowej Akademii Technicznej. Oddaję mu głos. Wielkie brawa. Bardzo dziękuję. To jest niezwykle miło dostawać oklaski na początek. I wolałbym mieć równie gorące na koniec. Ale kilka słów na temat mojego związku z technikami kosmicznymi. Kilka słów na temat Polskiego Towarzystwa Astronautycznego, którego jestem prezesem. Jest to towarzystwo, które w szczytach swojej popularności miało po 3000 członków i moim zamiarem jest odtworzenie tego w krótkim czasie. Nie wiem, czy duże są skoki, dobrze mnie słychać? Dobrze. No więc Polskie Towarzystwo Astronautyczne zostało założone w 1954 roku, czyli kiedy era kosmiczna jeszcze się nie rozpoczęła. I wśród wszystkich założycieli, którzy do dzisiaj funkcjonują w takim publicznym obiegu, to był Stanisław Lem. I to towarzystwo od bardzo dawna grupuje i miłośników astronautyki, jak i profesjonalistów. Także serdecznie zapraszam, jakby ktoś był zainteresowany, a ja tutaj będę próbował założyć filię PTA, no to oczywiście będzie na to miejsce i okoliczności po wykładzie. Teraz, jeżeli chodzi o moją osobę, jakie są moje związki profesjonalne z astronautyką. Broniłem wiele lat temu doktora do pana profesora Wolańskiego, który jest przewodniczącym Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk i on był właśnie związany z problemami kosmicznymi. Mniej więcej 23 lata temu zacząłem tę swoją przygodę, którą cały czas usiłuję podtrzymywać nowymi jakimiś. Strona planetarna to jest bardzo daleko patrząca w przód inicjatywa, która też od 20 kilku lat jest podnoszona na forach międzynarodowych z mieszanymi sukcesami, z małymi porażkami, ale niemniej jednak jest to idea, która szczególnie na tle ostatniego zdarzenia nad Czeliabińskim już znalazła nawet wśród polityków swoje miejsce, można powiedzieć, że stało.
Ja osobiście jestem, poza tym, że wykładam od kilku lat przedmiot techniki kosmicznej Wojskowej Akademii Technicznej i podstawowe problemy techniki lotniczej i kosmicznej, w tym aspekcie kosmiczne, to jestem jeszcze ekspertem unijnym do spraw bezpieczeństwa i do spraw kosmicznych, czy badań kosmicznych, oraz jestem też delegatem do Europejskiej Agencji Obrony. W związku z tym moje podejście do całej tej problematyki jest takie mieszane. Bez przerwy mam przed oczami zagadnienia bezpieczeństwa, a de facto zagadnienia zagrożeń, które wynikają właśnie z funkcjonowania naszej cywilizacji technicznej w Układzie Słonecznym, w którym funkcjonuje mnóstwo, zaraz będę mówił o liczności, małych ciał kosmicznych, o niesamowicie dużych energiach, w związku z tym potencjalnie niezwykle zagrażających. W zależności od rozmiarów tego ciała, które mogło uderzyć w Ziemię, albo całej cywilizacji, albo kontynentowi, albo państwu, albo miastu. No więc plan mojego wystąpienia, jak państwo widzicie, jeśli chodzi o dobór tematyki, to miałem wolną rękę, ponieważ wiedziałem, że będzie większość studentów, więc jest trochę zaawansowanych elementów w moim wystąpieniu i będę próbował w takim razie to pokrótce wam objaśnić. To nie jest w tym celu, żeby was odepchnąć od w jakikolwiek sposób od tej tematyki, tylko wręcz przeciwnie, żeby was przyciągnąć, bo chcę pokazać, że bardzo dużo rzeczy daje się w tej chwili bardzo dokładnie zasymulować. A więc mój plan wystąpienia obejmuje przedstawienie celu, dla którego została powołana Europejska Agencja Kosmiczna. Ja oczywiście przez te ostatnie lata dość aktywnie uczestniczyłem w procesie dyskusji, czyli miałem okazję poznać w tym projekcie tego centrum i wymienić uwagi na temat ich zainteresowań, a do ich zainteresowań należy na przykład założenie wirtualnego Międzynarodowego Instytutu Obrony Planetarnej. No ale proszę popatrzeć, że są to inwestycje niezwykle kosztowne,